Kuba, na początek zapytam, zdążyłeś już zobaczyć i poznać Łódź? Tak. Już niejednokrotnie byłem w Łodzi. Bardzo mi się podoba. No najbardziej jakby najsłynniejsza ulica Piotrkowska. I w sumie. Piotrkowska to też jest taki pewien element tej Łodzi. To teraz od razu też zapytam, czy widziałeś zdjęcia, które obiegły piłkarską, ale nie tylko piłkarską Polskę po ostatniej fecie UKS-u? O jasne, jasne. Dotarło do mnie pełno zdjęć, bo wiadomo, że wcześniej podpisałem tu kontrakt i oglądałem każdy mecz UKS-u i dużo znajomych wysyłało mi właśnie zdjęcia z tej fety. Świetna sprawa. Czyli też od razu jest pewien taki balast, bo masz świadomość, dla kogo przychodzi ci grać. Oj, dlatego też wybrałem UKS. Wielki klub, świetni kibice, świetny zespół. To ja właśnie tak z takiej ciekawości zapytam, jak właśnie wyglądają takie kwestie zastanawiania się nad tym, gdzie przyjdzie ci zagrać? Czy to jest proces, który trwa kilka dni, może kilka tygodni, czy jednak czasami jest taki moment, widzisz ofertę, mówisz, jestem. Właśnie w mojej sytuacji było tak, że miałem też jakby inne propozycje przejścia do innych klubów, ale jak pojawiło się zapytanie, jakby oferta z UKS-u, to powiedziałem dyrektorowi, że jakby no jest to mój priorytet i jestem pewny, że chcę przejść do UKS-u właśnie. Kibice też, no, widząc to, że zostałeś naszym zawodnikiem, no, martwią się trochę o to, co działo się wiosną. Czy jesteś w stanie nam powiedzieć, jak wyglądała ta twoja, może w cudzysłowie, nieszczęsna wiosna w Tak. wykonaniu? Tak. Podpisałem kontrakt z UKS-em i tydzień później doznałem kontuzji na treningu i rehabilitowałem się większość czasu w zimę. No ale teraz już jestem w 100% zdrowy i do dyspozycji trenera, więc damy radę spokojnie. Była już okazja porozmawiać jak trochę sam na sam z trenerem? Tak. Jak przyjechałem do klubu, to rozmawialiśmy chwilę z trenerem i jestem bardzo podekscytowany dalszą współpracą. No to ja zapytam, co w takim razie usłyszałeś, że ta ekscytacja ci towarzyszy? Nie, porozmawialiśmy jakby czysto o kwestiach treningowych, taktycznych i w sumie to tyle. Gdy spotkaliśmy się też pierwszy raz, powiedziałeś, że twój cel to debiut w Ekstraklasie. Właśnie, jak to też wygląda, jeśli chodzi o taką twoją przygodę z piłką? Ta ekstraklasa to jest takie marzenie, czy jednak coś później będziesz chciał jeszcze osiągać? Wiadomo, że każdy zawodnik ma gdzieś swoje jakieś cele, każdy by chciał wyjechać za granicę, ale dla mnie jakby pierwszym priorytetowym celem jest zadebiutowanie w Ekstraklasie. No i to uważam, że to jest marzenie jakby każdego młodego piłkarza z Polski. To jest, po to się trenuje, po to się gra całe życie, żeby właśnie gdzieś do takich klubów w Ekstraklasie trafiać. A gdy to czyni się w takim młodym wieku, no to właśnie, co później? No, dlatego właśnie priorytetem jest dla mnie zadebiutować w UKS-ie, pokazać się z jak najlepszej strony, a później zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie z czasem. Mówimy o tym, co będzie w przyszłości, a jak właśnie wyglądało to w twojej przeszłości, kiedy pierwszy raz miałeś okazję kopnąć piłkę? Oj, to jestem od małego dziecka związany z Lechią Gdańską. To właśnie w Akademii Lechii, bodajże w wieku 7 lat, zacząłem już treningi. To, gdzie tam było, z tego co wiem, no, twoja rodzina jest mocno piłkarska. Jeśli mógłbyś trochę przedstawić naszym kibicom, jak to wygląda. Tak. No na treningi to wozili nas albo dziadkowie, albo rodzice. No chyba na pierwszy trening zawiózł mnie tata, który jest w sumie trenerem. Mój brat jest piłkarzem, drugi brat też zaczyna już młodszy grać trochę w piłkę. Także no faktycznie nasza rodzina jest taka stricte związana z piłką. A czy twój tata też czasami pomaga ci podejmować pewne decyzje? Często z nim rozmawiasz o takie No tematy? jasne, jasne. Przy takich gdzieś, tak jak tutaj, przy wyprowadzce z domu dalszej, to jasne, że podpowiadał mi, no też uważa, że to dobry ruch. A jest jakaś maksyma, bo rozmawiamy też w szczególnym dniu, być może w Dniu Ojca. Czy usłyszałeś coś kiedyś od taty takiego, co dzisiaj wspominasz jako taki ważny element swojego życia? Żeby nie martwić się tym, co ludzie mówią i ciężko pracować, a efekty przyjdą. A te efekty, które tutaj w Łodzi będziesz chciał też osiągać, wierzysz, że ta drużyna ci pomoże? I jak też już tutaj te pierwsze takie dni w UKS-ie wspominasz? Oj, bardzo dużo jakości na treningu. Są tu naprawdę dobrzy zawodnicy i to mi pomoże iść w górę. To na pewno.
Wyniki w tym okresie w tym momencie też są świetne, ale jeśli może śledziłeś też perspektywę, jak to było wcześniej, no też na przykład mieliśmy za sobą dość naprawdę trudny sezon. Jak ty sobie czasami radzisz z takimi trudnymi momentami w swojej takiej przygodzie z piłką? Znaczy, jeśli tak mówimy o ŁKS-ie, to uważam, że każdy jakby zespół napina się na takie zespoły, że ŁKS był najlepszy w pierwszej lidze i to każdy o tym dobrze wie i każdy mecz miał ciężki, bo każdy chciał z ŁKS-em wygrać. Ja jak sobie radzę, no jak to każdy zawodnik, gdzieś wiem, że cięższe momenty na pewno przyjdą, no ale trzeba z nich jakby z głową, spokojem wyjść. Też miałem okazję już rozmawiać z Mieszkiem Lorencem, który wrócił do treningu po dłuższej kontuzji. Ty też, jak wspomniałeś, wiosną miałeś taki uraz. Jak wtedy właśnie tak funkcjonujesz, wiedząc, że no, raz, że musisz wywalczyć, wrócić do zdrowia, a później jednak wywalczać znowu taki moment, żeby wejść do gry i później na boisko? Na pewno rehabilitacja była bardzo ciężka i musiałem się mentalnie nastawiać do tego, żeby dobrze wejść w trening z zespołem. Ale no, to jakby kwestie piłkarskie, tutaj myślę, że spokojnie dojdę i będzie dobrze. A gdy będzie dobrze, to powiedz mi, gdzie się najlepiej czujesz na boisku? Jak byś się mógł opisać? Myślę, że na pozycji numer 8. Dużo dam zespołowi na pewno, walcząc w defensywie i w ofensywie. Myślę, że też będzie, że jest dobre uderzenie, szybki dosyć jestem, więc pomogę również w ofensywie. A miałeś już okazję ścigać się z Bartkiem Bielem, bo on też jest naprawdę taki szybciutki. No, ucieka rywalom, więc na pewno ciężko z nim, ale ja stricte nie jestem jakby szybkościowcem, ale dynamicznie poruszam się z piłką, więc bardziej w tym bym określał siebie. Czy to też jest taki ciekawy element życia piłkarza, że nie zawsze jesteś w stanie związać się na długo z jedną drużyną, dzięki czemu masz okazję poznawać trochę kraja, może i zagranicę? Na pewno, choć ja jestem zawodnikiem, który jednak, wiadomo, że trzeba robić kroki do przodu, ale wolę spędzać jakby dłuższy czas w zespole. Nie lubię tak, że co roku bym miał zmieniać klub, to nie byłoby dobre. Czyli możemy się nastawić, że planujesz zadomowić się u nas trochę na dłużej? Chciałbym się z dobrej strony pokazać i grać długo z ŁKS-em w Ekstraklasie.